Cześć, witajcie w nowym weekendowym vlogu. Dzisiaj zaczynam wyjątkowo w piątek, a o tym, dlaczego zaczynam właśnie dzisiaj, za chwilę Wam opowiem. Musiałam przerwać na chwilę, dlatego że idę właśnie z dziećmi na spacer i wiecie, autobusy, duże samochody, nawet przed chwilą jechał traktor, więc to wszystko dosyć mocno mi tutaj hałasuje i pewnie zagłusza to, co mówię. A miałam powiedzieć, dlaczego zaczynam w piątek. No dlatego, że generalnie weekend zaczyna się w piątek, najprościej. Nie, tak na serio, to nie wiem, co będziemy robić przez cały weekend. Mamy plany weekendowe, mamy plany wyjazdowe tak naprawdę i chcielibyśmy spędzić ten weekend poza domem, ale cały czas czekamy na część do samochodu, bo nasz samochód ma awarię, niedużą awarię, ale jednak wymagała kupienia części, na którą czekamy już tydzień. No i ta część niby ma zostać dzisiaj dostarczona. Jak zostanie dostarczona, to podobno to jest tylko godzina w warsztacie i samochód zostanie naprawiony. A póki co jesteśmy uziemieni, więc opcje są dwie. Albo będziemy spędzać ten weekend w domu i kręcić się gdzieś tutaj po okolicy, korzystając z atrakcji, które tutaj mamy i spędzając czas tak, jak spędzamy zazwyczaj w domu. Albo wyjedziemy i przez cały weekend nas nie będzie i tam też będę kręcić tego vloga. Także, no tak jak mówię, w tej chwili nie wiem, na czym stoimy, jest godzina chyba 13 w piątek, Rafał jest jeszcze w pracy, ja idę z dzieciakami teraz na spacer, idziemy do centrum, tam podobno dzisiaj coś się dzieje, nie bardzo wiem co, także idziemy sprawdzić. No i właśnie to, że tam podobno coś się dzieje, jest takim powodem, dla którego zaczynam kręcić tego vloga dzisiaj, bo może będzie coś ciekawego, co będę chciała Wam pokazać. No, to tyle z tego przydługiego wstępu. Zaczynamy. Życzymy sobie miłego weekendu i do zobaczenia później. Okazało się, że w naszym miasteczku są gościnne występy Wesołego Miasteczka, że mamy tutaj w tym tygodniu Wesołe Miasteczko. No i właśnie przyszłyśmy z Lenką, na tak śpi w wózku i się rozglądamy, czy są tu jakieś atrakcje dla niej, no ale generalnie nie wiem, czy się na coś zdecydujemy. Może sprawdzamy na razie możliwości. Jest już po 16, kurier nie przyjechał, czyli musimy wymyślić jakiś plan awaryjny na ten nasz weekend. No trochę smutno, bo jednak liczyłam na ten wyjazd, no ale to nic. Podobno za tydzień ma być jeszcze cieplej, jeszcze ma być fajniejsza pogoda, więc pojedziemy za tydzień. A my co? Bierzemy się za obiad. Generalnie dzisiaj będzie tak na szybko, będzie makaron ze szpinakiem i z łososiem wędzonym. Także czekamy jeszcze na Rafała i zaczynamy weekend w domu, ale to nie będzie na pewno weekend stracony, bo pogoda dopisuje, więc wkoło też jest super dużo opcji, żeby robić coś fajnego i ciekawego. A to niespodzianka, dopiero powiedziałam Wam, że kurier nie przyjechał, no i kurier do domu nie przyjechał, ale kurier zostawił przesyłkę w punkcie pocztowym. Także Rafał dostał informację na telefon, przesyłka jest, czyli wszystko wskazuje na to, że jednak wyjedziemy na ten weekend. A gdzie jedziemy? Jedziemy pod namioty. Także dzisiaj wieczorem się będziemy pakować, ogarniać wszystko, jutro rano ruszamy. Więc pewnie już dzisiaj nie będę nic nagrywać i zobaczymy się jutro, no bo jeśli wyjeżdżamy pod namioty, to nie będę marnować Waszego czasu dzisiaj na takie nasze domowe sprawy, bo zapowiada się dużo, dużo ciekawiej tam, gdzie jedziemy, gdzie spędzimy ten weekend.
jesteśmy już na naszym polu kempingowym. Tam, jak widzicie, Rafał kończy rozstawiać namiot. Mamy piękne miejsce pod drzewami czereśniowymi, które owocują właśnie, także mam nadzieję, że jakieś owoce spadną nam na głowę i będziemy mogli sobie skosztować, że są już dojrzałe i smaczne. W ogóle po drodze, tutaj jak jechaliśmy, było bardzo dużo takich miejsc, gdzie można było czereśnie kupić. I co ciekawe, to były takie małe straganiki, że tam stał na przykład tylko stolik przykryty ceratką, parę koszyczków czereśni i słoik. I nie było nikogo, kto by te czereśnie sprzedawał. Czyli generalnie, jeśli ktoś miał ochotę kupić sobie taki koszyczek czereśni, może sobie podejść, wziąć i zostawić po prostu pieniądze w tym słoiku. No, poziom zaufania na najwyższym poziomie. Pole kempingowe, na którym jesteśmy, to Loftus Camping. I on jest oddalony od miejscowości Kinsarvik o jakieś chyba 8 km. My właśnie za chwilę pojedziemy tam do Kinsarvik, do Mikkelparken, czyli do parku rozrywki, takiego dla dzieciaków na świeżym powietrzu. Park ma podobno mega dużo atrakcji, jeździ się tam na cały dzień. I jest tam, widzieliśmy po drodze, mnóstwo dzieciaków, mnóstwo rodzin i pola kempingowe, które znajdują się tam po sąsiedzku, były już wszystkie zajęte, w tym sensie, że nie było już gdzie rozstawić namiotów. Było też bardzo dużo kamperów, przyczep, tam są też domki, zresztą tak samo jak i tutaj. Już te kempingi były ogromne i było tam ogromnie dużo ludzi, przez co nie było, wiecie, takiej atmosfery, takiej kempingowej, takiego właśnie, że jesteśmy gdzieś tam sobie na świeżym powietrzu, w tym namiocie, że otacza nas natura i tak dalej. I ten kemping jest tak, najbardziej w takim klimacie, taki kameralny i tak dalej. Dlatego zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać. Tak naprawdę namiotów jest tutaj bardzo mało. Jest dosłownie kilka tylko kamperów. Jest cicho, spokojnie. Nie będziemy się tutaj czuli jak w takim kempingowym ulu. Dziwnych określeń używam, wypatrzcie. No i tak, dzieciaki są zadowolone. Już tutaj sobie latały po trawce, grały w piłkę. Teraz okupują samochód i sprawdzają, co dobrego przywieźliśmy ze sobą w torbach, które wypakowali z samochodu. No i tak jak mówię, jeszcze się chwilę tutaj rozejrzymy tylko i ruszamy do Kinsarviku i wrócimy tutaj pewnie dopiero wieczorem. I jeszcze Wam powiem, że tak, tam za mną, pewnie widzicie taki błękit, to jest fiord. I nad tym fiordem też można było rozstawić sobie namiot, oczywiście on jest oddzielony płotkiem od kempingu, ale było w pełnym słońcu tamte miejsca, a my zdecydowaliśmy się jednak zostać tutaj pod tymi drzewkami. Tutaj za mną są sanitariaty, czyli normalnie można sobie wziąć prysznic, skorzystać z toalety. Tam są domki i góry, także no, miejsce jest przepiękne, zresztą jeszcze pewnie Wam pokażę, będę coś tutaj nagrywać. A teraz idę, pomogę mężowi skończyć rozstawiać nasz nowy dom. To będą moje pierwsze czereśnie w tym roku, bo cena w sklepach zdecydowanie zniechęca, a te są prosto z krzaczka. Piękna jest ta okolica. Idziemy cały czas wzdłuż fiordu i po jednej, po drugiej stronie mamy sady. Jest cisza, spokój, słychać tylko ptaki. W ogóle idziemy ulicą, po której nie jeżdżą samochody. Bosko. Jest po prostu idealnie.
No i czekamy na zachód słońca. Myślę, że nad tym fiordem może wyglądać zachwycająco. Zobaczcie, tutaj jest właśnie taki mały straganik, na którym, przy którym nikogo nie ma. Są za to soki jabłkowe, które można kupić, sobie wziąć i zostawić pieniądze tutaj w skrzyneczce. Mała buteleczka kosztuje 40 koron, a duża butelka, duży baniaczek taki 2,5 litra kosztuje 120 koron. Trudno w to uwierzyć, patrząc jak jest jasno, ale jest już 22:30. Właśnie czekam na chłopaków, bo poszli się kąpać, my już z ręką jesteśmy wykąpane. No i powiem Wam o tym, jaki świat jest mały generalnie, bo w recepcji tutaj na naszym kempingu pracują Polacy. I to i kobieta, i mężczyzna. Przywitali nas tutaj po polsku. Jakąś godzinę temu tutaj koło naszego namiotu przychodziła pani, która też jest Polką i jest tutaj ze swoim mężem. Motocyklami przyjechali z Elbląga. Podróżują sobie po Norwegii. Są zachwyceni tym, jakie są tutaj piękne tereny. Już zwiedzili, tak jak mówi, kawał świata i niemal całą Europę. Zjeździli motocyklami i mówi, tutaj w Norwegii jest generalnie to wszystko, co jest w innych krajach, że gdzieś tam są jakieś ciśniny, gdzie indziej są piękne skaliste wybrzeże, a gdzie indziej są góry. A tutaj w Norwegii jest wszystko tak jak w pakiecie. No, a tuż obok, a teraz tak jak siedzę naprzeciwko nas, widzę namiot, w którym też rozbili się Polacy. Także jest nas tutaj więcej, można poczuć się praktycznie jak w domu. Z tą jedną różnicą, że jest tutaj bardzo cicho, wiecie, nigdzie nie gra głośno muzyka, nikt nie hałasuje. I pomimo tego, że naprawdę zrobiło się tutaj tłoczno, no jak widzicie, za mną też są same kampery i samochody, to jest naprawdę bardzo cicho i spokojnie. O, idą chłopcy. Cześć, synku, wykąpałeś się? Kąpałeś się z tatą? Hej! Dzień dobry, w niedzielę. Czas na śniadanko. Idziemy jeść kanapki, takie biwakowe, o, z pastą. Paprykową, bardzo dobra pasta. Polecam, kupcie, bo jest bardzo pyszna. A też, jakby ktoś miał ochotę na coś mniej wytrawnego, to mamy masło orzechowe. I oczywiście chlebek, jakieś warzywka. Jesteśmy już po śniadaniu. Zaraz będziemy jeść na deser czereśnie. Rafał się powiedział, że będzie wspinał po drzewach i nam nazrywa trochę. Jak się spało? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie? Cieplutko było. Ja to w ogóle, wiecie, sobie kołdrę wzięłam z domu, no bo jednak śpię z Natankiem w tym pokoiku, bo mamy namiot taki z dwóch sypialni, który się składa. I Rafał śpi z Leną, a ja z Natanem, a że Natan nie da się zapakować do śpiwora, no to wzięłam kołdrę, żeby, też go przykrywać. I było spoko, tam nad ranem trochę mi nos tylko zmarł, ale się powinęłam i okej. A Rafał mówi, że Lenka tam się trochę też tuliła do niego nad ranem, żeby było chłodno. No ale już teraz poranek jest piękny, jest cieplutko. W ogóle spaliśmy do 9:00, no nasze dzieci jak nic nadają się na biwakowanie, na kempingowanie. W domu tak długo nie śpią, także świeże powietrze im służy. No i plan na dzisiaj jest taki, że zostaniemy tu jeszcze pewnie z 3-4 godzinki, bo jest cudownie i się nie chce stąd ruszać. A później pojedziemy gdzieś chyba do tego parku narodowego Hardanger. O, nasi polscy znajomi właśnie motocyklem ruszyli, oni jadą objechać tutaj fiord naokoło. W ogóle ten fiord ma 179 km długości. No, praktycznie całą drogę jechaliśmy wzdłuż tego fiordu, tak. Nie? I to jeszcze nie koniec. No jest piękny. Właśnie zaraz idę zobaczyć, jak on tam wygląda o tej porze. Jest oświetlony z zupełnie drugiej strony, niż jak wczoraj widzieliśmy. Także może uda mi się zrobić jakieś zdjęcie chociaż, bo nie mam nawet żadnego zdjęcia z tego miejsca. No przykro. No, także tyle. Plan na dzisiaj jest jaki jest. No wieczorem wracamy do domu, a ja powiem szczerze, że no mam ochotę tu zostać, no ale no niektórzy mają obowiązki. Niektórzy muszą chodzić do pracy. No właśnie. I to jest ten ból, ale to nic, za tydzień pojedziemy pod namiot na dłużej, prawda? Tak, na dwie Staniemy noce. Na dwie noce. Na dwie noce zostaniemy. Jest już plan na następny weekend. Okej, dobra, to lecę.
jak dobre te czereśnie? Miałam całą buzię teraz, to pewnie seplenie, jak pytam. Bardzo dobre. Pyszne, nie? Jesteśmy już w aucie, Rafał jeszcze sprząta naszego grilla i zaraz jedziemy. Nie mamy planu dokładnie dokąd jedziemy, ruszamy teraz w kierunku Oddy, bo Odda jest stąd już niedaleko, Oddę mogliście zobaczyć w moim poprzednim vlogu. I po drodze zajedziemy chyba do miasteczka Tyssedal, a co dalej to nie wiadomo, na pewno będziemy już wracać inną trasą do domu niż jechaliśmy wczoraj i będziemy płynąć promem, żeby jednak tą drogę sobie trochę tak jakby skrócić i też żeby było chyba trochę taniej, bo jak się okazuje, no tutaj przeprawa lądowa wcale nie jest tańsza od tej promowej, bo są bramki, bo są płatne mosty i wczoraj tylko w jedną stronę jadąc to skasowało nam za samą drogę 250 koron. Także ruszamy, o, Rafał jest już z powrotem. Cześć, cześć Rafał, jesteś z nami. No i na pewno będą jakieś fajne miejsca, które jeszcze Wam pokażę. Także do zobaczenia już gdzieś po drodze dalej. Opuszczamy nasz kemping. Bardzo nam się tu podobało, także jeśli będziecie szukać gdzieś kiedyś w tej okolicy kempingu, to ten kemping Loftus Camping polecamy bardzo, bardzo, bardzo. Tym bardziej, że obsługa jest po polsku. Rafał był właśnie pożegnać się w recepcji i zobaczcie, przyniósł koszyczek czereśni jak bosko. Witajcie w poniedziałek w takim mega szybkim i krótkim podsumowaniu tego weekendu, tego vloga. Jestem już w domu, na tarasie, staramy się troszeczkę ogarnąć tutaj z dzieciakami. Nathan właśnie przyniósł mi książeczkę, więc pewnie nie da mi tutaj się za bardzo rozgadać. Chciałam tylko powiedzieć, że ten weekend był naprawdę super. Mega się cieszę, że się zdecydowaliśmy na ten wyjazd pod namiot. Tak tutaj zerkam, bo wiecie, owady zapalają mi kwiaty i się boję, żeby coś tu na mnie zaraz nie usiadło. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się na ten wyjazd. Dzieciaki spisały się rewelacyjnie i myślę, że nie wiem, czy na
przypadkiem na następny weekend znowu gdzieś nie pojedziemy z namiotem, bo ja absolutnie uwielbiam taką formę spędzania czasu i jestem wielką miłośniczką biwakowania. Ogólnie tak, do domu wróciliśmy wczoraj o godzinie 23:00. Zmęczeni, już byliśmy bardzo zmęczeni tą podróżą. W ogóle przez ten weekend przejechaliśmy ponad 400 km, bo tutaj te odległości są jednak znaczne. No ale zdecydowanie było warto, bo miejsce, w którym byliśmy, było piękne. Wjechaliśmy też wczoraj na lodowiec i to też było super, bo wiecie, no trochę zimy w środku lata, a do tego zupełnie inna już przyroda, zupełnie inaczej to wszystko tam wyglądało, było tak bardziej surowo i ascetycznie. No i zimno, tak? To już tam na samej górze było około 12 stopni. Słońce mi tutaj trochę przeszkadza. Koło 12 stopni, ale było czuć już ten taki mroźny, zimny wiatr. No zresztą tam był śnieg, tam ludzie jeździli na nartach. No ale to była naprawdę fajna, fajna przygoda. Fajnie, że udało nam się zobaczyć to miejsce. I co, no nie pozostaje nam nic innego, jak myśleć o tym, co dalej, gdzie dalej. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego i udanego tygodnia. Mam nadzieję, że część z Was jest już na wakacjach i będziecie odpoczywać. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do pozostawienia kciuka podniesionego w górę, do komentowania. Będzie mi też bardzo miło, jeśli napiszecie, jak ten vlog Wam się podobał. No i tyle. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Na tanku zrobisz pa-pa? Pa! Pa.